Czwartego pytania do służb mundurowych. Szanowni Państwo Radni, czy macie Państwo jakieś pytania do Straży Miejskiej, czy też do przedstawicieli Policji? Słucham Państwa. Szanowni Państwo Radni, dzisiaj nie mają Państwo pytania. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał zadać jakieś pytania w kuluarach. Państwo, że Państwo jak zwykle uczestniczą w naszych obradach, jeśli Państwo mają potem mogą się przysłuchiwać, także jeśli mają Państwo czas, proszę zostać z nami. Zanim przejdziemy do pytania, czy ktoś z mieszkańców, czy ktoś z mieszkańców zgłasza mi podpowiedź, czy przewodniczący, który może zabrać uwagę, czy się nie przedstawiło. Nie, czy Pan chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę się wyjechać, proszę Państwa. Słuchajcie bardzo, w związku z tym przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad projektu uchwał Zarządu Dzielnicy Czwartej Strony Białej. W punkcie A mamy projekt uchwały w promieniu zadania priorytetowym 2017 roku budżetu nr 1. Szanowni Państwo, pozostały nam wolne środki w kwocie 1600 zł za zadanie komunikacji z mieszkańcami w 2013 roku. Postanowiliśmy przeznaczyć to te środki komunikacji na zadanie nasze własne wieczór kolem kwota 1300 zł. Dlaczego tak postanowiliśmy? Wydaje mi się to bardzo mała kwota, jako zadanie priorytetowe w zasadzie czasowo prawo niestety nie pozwalają na realizację potrzeb, więc albo ich nie zrealizujemy, w ogóle te pieniądze zwrócimy, albo przeznaczymy je na jakieś zadanie, które nie zostało wykonane. Nie wiem, czy jakieś inne pytania są do tego? To jest kwota dopełnienia, czy to jest dopełnienie? To jest dopełnienie. Dopełnienie? Tak. To jest zadanie, które będziemy przeznaczymy na wieczór kolejny? To jest jeszcze śmieszanie? 4-300. Ale to się naprawdę, bo to jest dużo. Jakieś inne pytania mają Państwo? Nie widzę, w związku z tym, że do głosowania poddaję druk nr 1. Głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? 16 zdaje się w tej chwili. Kto się przeciw? Nie widzę. 15, tak? Kto się wstrzymał od głosowania? 15 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących, 2 wstrzymujących.